Jak przekazała nam dyrektor Poznańskiego Wydziału Klimatu i Środowiska, wnioski w sprawie decyzji środowiskowych zostały złożone przez inwestora Bolmen z Warszawy, to spółka zależna od Skanskiej. Chodzi o budowę dwóch budynków biurowo-usługowo-mieszkalnych z wielopoziomowym garażem na terenach pomiędzy ulicą Pułaskiego, Roosevelta do Mostu Teatralnego. Jeden z budynków ma mieć aż 11 kondygnacji, natomiast drugi do 8 kondygnacji. Drugie postępowanie dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów o funkcji biurowo-usługowo-handlowej. Kompleks składa się z dwóch budynków, które w najniższym punkcie będą posiadały około 6 kondygnacji, natomiast w najwyższym punkcie do 15 kondygnacji oraz do 2 kondygnacji technicznych. W przypadku drugiego wniosku teren inwestycji znajduje się pomiędzy ulicami Fredry, Roosevelta do Ronda Caponiera. Działki jednak należą do miasta, które też chce te grunty zagospodarować. 2 lata temu magistrat ogłosił 2 konkursy, studencki i profesjonalny. Ich celem było wyłonienie najlepszego rozwiązania urbanistycznego dla położonych tam działek. Wyniki konkursu miały też posłużyć miejskiej pracowni urbanistycznej przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania. Jednak prace nad planem jeszcze się nie zaczęły, a władze Poznania zapewniają, że żadne decyzje co do przyszłości tego terenu nie zapadły. Miasto grunty może sprzedać jedynie w drodze przetargu. Krzysztof Czub, Puls Dnia.